wiecie co, on pełno ma po prostu kleszczy, ale to taka ilość jest, że po prostu szok. W uszach. No jest. To po prostu, popatrz. Co my z nim zrobimy? No nie musi. No musi jeść, bo jest taka chudzinka. Jak ona idzie, to on idzie, ale ona jest taka szybka, on jeszcze taki strasznie nieśmiały. Bo on nie ma siły. O Jezu, pokaż biedaczka. Boże, jaka chudzinka. Tak. A taki jest spokojniusi. Tak. Kupujemy cię później, Maj. Zatrzymaliśmy się tutaj już tak, odjechaliśmy od miasta, bo wiecie co, on pełno ma po prostu kleszczy, ale to taka ilość jest, że po prostu szok. Zobacz. A w uszach? No jest. To po prostu, popatrz. Co my z nim zrobimy? No teraz to wyciągniemy te kleszcze. W ogóle jest taki spokojniutki. Nie, no fajny jest. Młode zęby ma. Młody, jeszcze. Młodziutki jeszcze jest. Najpierw go powyciągamy te kleszcze, a potem mu damy pić, zobaczymy, czy będzie chciał jeść.
Zobaczcie tu przy ogonku ile ma. Patrzcie, jak on leży spokojniutko. On w ogóle po prostu nawet nie piśnie i się w ogóle nigdzie nie wyrywa. Dobrze. A to z ręki mu dasz po prostu. Wiesz co, dajmy mu tutaj trochę, zobaczymy. No weź. Czy on w ogóle będzie chciał jeść? Bo wodę ładnie napił się. No wody wypił w chuj ci pewnie. Mm. Jezu, on jest taki słabiutki, że nie bardzo nawet ma siłę jeść. To mu trzeba będzie namoczyć wodzie, widzisz? No, tak. Dobra. Tam on to w wodzie jakiś słoiku czy coś. Okej. Okay. Bo on nie ma siły. O Jezu, pokaż biedaczka. Boże, jaka chudzinka. Tak. A taki jest spokojniusi. Tak. Kupujemy cię później, Majki. A, tak. I wiecie co, on sam tutaj wszedł na Beli łóżko. I chyba pozwolimy mu tutaj jechać. No nie, Bela. Bela, masz przyjaciela teraz. Teraz, don't let him down. O. A ją wezmę na ręce. I pojedziemy. Zobaczymy co dalej. Dobra. Namoczy się, to będzie coś jadł. Coś pisać trochę, a tutaj nasz królewicz. No, dobrze się ma. Zagląda tutaj do nas, trochę przymyka oko. Zmęczony biedaczek. I voilà. Dobrze, poczekaj, poczekaj. On się strasznie boi. Powolutku. Zresztą słaby jest, ale you never know. Oj, straszna chudzinka z niego, straszna, popatrzcie. No, pokaż się. Ojej. Teraz czemu dać to papu? Poczekaj, poczekaj, on idzie pod samochód. Bo on się boi. Ela, chodź tu. No chodź tutaj, chodź. Poczekaj, to może weźmy to łóżko na razie. Albo dobra, niech leży, obojętnie. Chodź, chodź, chodź tutaj, nie bój. Tam jest gorąco, tak. Chodź tu, no. A tu jesteśmy my. No pokaż się. Oj. Odbija mu się, dobrze, że nie daliśmy mu jeść, wiesz. Teraz mu damy, to spokojnie. Bo tak to by mógł zwymiotować w samochodzie. No. Co, biedaczku? Nie bój się, nie bój. No, chodź Bela, pogadaj z chłopakiem. O, widzisz. No. Przecież miał siostrzyczkę. Taką przyszywaną.
No? Weź, musisz go odplątać, bo on już się zaplątał. Weź go odepnij teraz. Aha, i naokoło. Ja bo on tutaj z nim się będzie bawił. Nie bój się. Chodź tu. Jak on się tam zawinął? No się gdzieś zawinął już. A tu jest, chodź tu. No. Chodź, chodź. Chodź, chodź. No chodź. Nie, nie, nie ciągnij go, niech on sam, wiesz? Trzeba mu będzie jeszcze dać wody i zaraz damy jeść. Odjechaliśmy kawałek od drogi. Tam wprawdzie drogę widać i słychać. O, teraz będzie widać, jak przyjeżdża taki samochód ciężarowy. O. Tak więc no słychać trochę, no ale całą noc jeździć nie będą. A my tutaj mamy no, święty spokój i miejsce, żeby tego nowego pieska oswoić. Nie wiemy, co z nim zrobimy, no. Fantastycznie by go było wziąć ze sobą, ale to duża odpowiedzialność. Z dwoma pieskami może być trudno. No nic, na razie po prostu musimy zadbać, żeby miał komfort, żeby jadł, a potem się zobaczy. Bela! Pijesz? Tak? No poczuł wodę od razu. O, no to dobrze. Nie, bój się, nie bój się, nie bój się. No, tak się ludzi boi teraz. Całe szczęście, że właśnie jest Bela, to on z drugim pieskiem będzie się czuł troszeczkę pewnie. Chodź tutaj, chodź. Chodź tu, chodź. Tak, tak, masz koleżankę. Tak, zaraz się znowu okręcisz wokół. Nie bój się, nie bój, nie uciekaj. O, tak. Czuję wodę i zapierdala. No to dobrze, idź się napij. Chodź tu, masz piłkę, pies. Zaraz damy ci jeść. Namoczyłam mu karmy i dodałam trochę płatków owsianych. Zobacz, o, widzisz? Najgorsze, że ta nasza żarłoczka, to ona tak szybko zje. Chodź, poczekaj, Bela, daj jemu troszkę. Się boi podejść, no. No idź, Bela, troszkę zjedz, niech on zobaczy, że ty jesz. Tak, masz. Poczekaj. Weź troszeczkę, o tak. No. No weź. No nie bój. No. Dobra, dostaw go, będzie to stało, to te. No. No masz. No. Przestań. No nie bój. No musi jeść. Bo jest taka chudzinka. No. O, powolutku, tak. Super. No, zaraz będzie chłopak jadł. O, proszę bardzo. Proszę, masz jeszcze troszeczkę, no. O. No, dobre. Super. Nie byliśmy pewni, w jakiej on jest kondycji, czy on w ogóle ma siłę chodzić. Ale kurczę, dzięki Beli, wiecie, bo on za nią tak chce iść. On mały, młody jest. Ja nie wiem, nawet nie ma pół roku na pewno. Mi się wydaje, że on ma tak ze 3 miesiące, może 4. Chodź tu. Fajnie by było, żeby się wysiusiał.
Trochę się go boimy puścić, bo boimy się, że odejdzie i znowu gdzieś tam... Chodź tu, Bela. Chodź tutaj, Bela. Chodź. Chodź tu do mnie, tak. O, on się jej trzyma, tak. On za nią idzie. Tam, gdzie ona, to i on. No, podejdziesz do mnie? Trochę się wstydzisz, tak. Mhm. Bela, chodź tu. Idź za nią, idź. Bela. Idź. No, no i dobrze. I fajnie. No, pilnuje się jej. Akurat są w takim samym rozmiarze teraz. Bela, chodź tu, Bela. Tu, pom. Daj, chodź, niech oni pochodzą sobie, wiesz? Chodź. Chodź, Bela. Poczekaj, bo dobrze, żeby on siku chociaż zrobił. On tyle się tej wody opił. Aha, chowa się do cienia. To może później, jak będzie chłodniej, to troszkę się pochodzi. No. Nie? To ciepło jest. No. No dobra, to chodźcie do samochodu. Ja go odepnę. Chodź, chodź. Chodź. Odepniesz go? Znaczy odepnę i go wezmę. Tak. Aha, na ręce go weźmiesz. Chodź. Nie boj się, ba. Ale on leciutki, o jest. Mm. Tak, on jest lżejszy niż nasza Bela. Dużo lżejszy, bo chudzinka straszna. Hmm. No tutaj, Boże Święty. O. I tego przypnij. Masz, dawaj. O. No pokaż ten nosek. Nosek ma z jedzenia brudny. Widać, on ma siłę, ja go nie dogonię, kurwa. On po prostu się bardzo boi. O, pić? O, pragnienie ma nie z tej ziemi. No. Już tyle, już 3 miski wypił wody. No. No dobrze, chociaż że pije, no to już jest dobry znak, ale troszkę zjadł, tak więc powolutku. Co, Bela? Oddałaś mu łóżko, ty też grzeczna jesteś dziewczynka, nie protestuje. Nie goni go. No dobrze będzie. Jeszcze piję do końca. No. Ciekawe, czy tu wróci na to łóżko sobie się położyć. Czy się schowa pod samochodem. No, chodź, chodź. No nie bój się. Mnie zobaczył. Poszedłby, ale mnie zobaczył. Chodź tu, chodź. Nie, tu, chodź tu. Tu, chodź tu. Proszę cię, kurwa. No. Chodź, nie bój się. Nie bój się. O tak. Tu się połóż, tak. O, tutaj jest twoje miejsce, tak. Tu się połóż. Tu. Tu se dychni. O. Mhm. No i co? No. Tak. O. Dzień dobry. Jak się spało? Co? Jak się spało? Tutaj żeśmy go zostawili na tym łóżeczku, przykryliśmy go i popatrzcie, on sobie spał pięknie. Ojeny. Jak się wyspał? Jak on się wyspał? I wiecie co? On sobie wieczorem przyniósł piłeczkę Beli tutaj do łóżka. Tak. Przyniosłeś? Tak. No fajnie. Wyspałeś się? Super. O. Tak. No zostawiliśmy go na tej smyczy, wiecie, bo no baliśmy się, że odejdzie, a tutaj jesteśmy po prostu, no popatrzcie, no. No gdzie? No to on by umarł z głodu. Tutaj jakby gdzieś poszedł, bo to daleko jest do jakiegokolwiek miasta. Tak więc żeśmy go zostawili. I co? Wstaniesz na spacerek? Tak? Do niej.
Teraz po prostu żeśmy zostawili kawałek sznurka, żeby można go było w razie czego złapać. Ale niech on sobie tak chodzi sam, nie? Ela! Tu chodź, maj. On jest strasznie nieśmiały. O, siku proszę zrobić. Fajnie, no siku, super. O, i ona też siku, proszę bardzo. Bela, chodź tu, Bela, Bela. No niech idą kawałeczek. No ja nie będę łaził. Ale ja pójdę z nimi. Może iść w tą mańkę. No teraz są takie same. Mm. Rozmiarem. Tak. No ciekawe, jak duży on urośnie. No będzie to trochę, na pewno będzie trochę większy od niej. No na pewno będzie, dwa razy taki jak ona. No może. Nie bój się, no, ale trzyma dystans. O, tak. No, już za nią łaź. Za matką. Mhm. No dobra. No chodź, chodź tutaj. Tam, daj mu tam. No. O, pięknie je, super. Poczekaj, cię przytrzymam. No fantastycznie. O. Tak, no. No będzie z ciebie zdrowy chłop. O tak. Fajnie. Apetyt ma. Pije. Siku robi. Jeszcze kubkę, jak z niemowlakiem. Poczekamy na kubę. Zobaczymy, czy zdrowa. I będziemy wiedzieć, czy zdrowy chłopak. O, proszę. No, tak więc na razie tak jedziemy. Tutaj daliśmy kocyk dla Beli, gdzie było jej miejsce. A jemu żeśmy zostawili go tutaj w tym łóżku, a tam trochę dalej. Tak więc tak będziemy jechać, tak? Okej? Nie bój się, nie bój. No, mieliśmy fajny spacerek i możemy jechać. Tutaj przyszła do przodu i no długo łóżko nie było puste, nie? Oni tutaj trochę mamy mały konflikt o to łóżko, bo każdy chce być w tym łóżku, a mamy tylko jedno łóżko, a nie chcą spać razem. Nikt nie chce spać na kocyku. Oj, nie wiem jak to będzie, ale no trudno. O, księżniczka na razie będzie tu, na tronie. Mamy taką drogę, no
objazd. Zobaczymy jak dalej. Tam nawet gdzie jest asfalt, no to miejscami są takie dziury, że naprawdę trzeba strasznie wolno jechać. No ale trudno. Jedziemy. No spoko. Wjeżdżamy z powrotem na asfalcik. Cicho, Bela, bo wielbłądy przechodzą przez drogę. O, proszę. O, a ja sobie będę tutaj stał. Bela. No nie spieszy mu się, żeby same przejść. No może boczkiem. Poszedł zobaczyć. Tak, będziesz biegać. Ale nie tu razem z tymi wielbłądami. I co? Nie, tam się zbija w chuj plaża. Tak? Ale da się dojść do tej plaży? Dojść się da. Okej. Okay. Zrobimy sobie tutaj małą przerwę, siku break. Chodź, nie bój się. No chodź. No nie bój się, nie bój, chodź, pochodzisz sobie troszeczkę, tak. Nie chowaj się pod samochód. Jak chce, to niech idzie tam, zaraz się mu wodę da. Chodź. Bela, ona już poszła tam obszczekiwać tego wielbłąda. Tutaj już faktycznie jest blisko do oceanu. Ale niestety blisko też do ludzi i to widać zawsze po śmieciach. Ja nie wiem po prostu co z tymi ludźmi, no popatrzcie, po prostu
Jak tak można? Co to jest w ogóle? Co to jest? Pełno. O. Pełno tego tutaj po prostu. Widzicie? Tam. Nie wiem nawet co tu jest. Nie wiem, nie będę tam nie szło. Czy tam ktoś siedzi. Ale masakrycznie to po prostu wszystko wygląda. No nie wygląda to za bardzo zachęcająco, muszę wam powiedzieć, niestety. Wiecie co? Ten cały plastik, który tutaj jest, on jest po prostu w takiej jednej linii. A to jest wszystko po prostu wyrzucone przez morze. Bo jakby tam, przy samej wodzie jest czysto, tu jest taki pasek, taki cały czas ciągnie się po prostu pasek śmieci, a później tam dalej już jest czysto, nie? Tak więc to wszystko po prostu jest wyrzucone ze statków. Z łodzi, ze statków, co łowią ryby. To wszystko to, te wszystkie śmiecie są z tych łódek. Łódek, łódeczek, statków, cokolwiek. Widać niektóre nawet powiązane sznurkami, to po prostu to było na łodzi, nie? Takie sznurkami przywiązane gdzieś tam, ale się odczepiło i to wszystko po prostu tu wylądowało. A jak ja już przejdę parę kroków dalej, to jak widzicie jest czyściutko. Tak więc to jest tylko taki pas, który wyrzuca morze. Cały plastik. Plastik jest lekki, dlatego się unosi i to wszystko ląduje na plaży. A dalej już widzicie jest czyściutko. Oj, przykre to. Jakie tu ładne kwiatki rosną, słuchajcie, zobaczcie. Po prostu kwitnie coś. O, i konik polny. Nie wiem, czy nam nie ucieknie. Ogrom miasty. O, uciekł. Tam. Pokaż się, chłopie. No. Nie uciekaj. Jest? Widać go? O. Może widać. A tam nasz słomek. Zrobimy sobie herbatę. Nakarmimy tego naszego bidulka. Bo on młody jest, potrzebuje jeszcze dużo. Jest i taka chudzinka, jak widzieliście, a naraz nie chce za dużo mu dawać. Tak więc nakarmimy go i pojedziemy dalej. No fajnie. Super. Je, pięknie. Ojejku, a wstał. No, pięknie zjadłeś, chłopie. Dawaj, napij się wody. No. A? Zadowolony? O. No, pycha. Nie bardzo chce chodzić, wiecie? Ciągle się tak strasznie boi. Chodź. O. Jak ona idzie, to on idzie, ale ona jest taka szybka, a on jeszcze taki strasznie nieśmiały. No chodź, chodź. O. I położy się i nie chce iść dalej. Chodź, chodź. Chodź. No chodź. No chodź. Skoro już tu jesteś, subskrybuj kanał.